Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Rok, a to jest moja tuba. Taka wkurzona moja tuba. Tak, to jest vlog. Mam prawo od czasu do czasu zrzucić, co mi leży na wątrobie. Okej, pewnie żeście się zorientowali po tytule, o co chodzi, więc przejdę do meritum. Debata Kaczyńskiego kontra... Kaczyński kontra Lis. Debata. To już sam fakt, już to zestawienie trochę dziwnie brzmi, no bo jak debata między dziennikarzem a politykiem? Coś tu nie gra, nie? No ale dziennikarzem tak, no bo Lis jest dziennikarzem, ale tak naprawdę już jest opiniotwórcą. Dosyć jasno określił swoje poglądy polityczne i po której stronie barykady tej politycznej stoi. Więc właściwie to było trochę... No to, więc można to nazwać debatą. Może nie powinien tak robić, ale mniejsza z tym. Lis ma już ugruntowaną pozycję dziennikarską. Może być opiniotwórcą, jeżeli ma na to ochotę. Nikt mu tego nie zabroni. No i tak, a dzisiaj rano jechałem samochodem. Jakby mając na świeżo tą debatę w pamięci, ponieważ oglądałem ją dzisiaj wcześniej rano w internecie. No i pierwsza rzecz, jaką usłyszałem w wiadomościach, to to, że Kaczyński w debacie mocno obraził Angelę Merkel, w ogóle Niemców i nadal propaguje te swoje antyniemieckie poglądy. Wiecie co? To mnie wpieniło, bo to jest nieprawda. To jest nieprawda i ja nawet wróciłem do domu, cofnąłem jeszcze na ten fragment, w którym była mowa o Angeli Merkel w ogóle. Trochę wam to przybliżę. Tam jest taki cytat z książki Jarosława Kaczyńskiego, w którym on mówi, że to, że Angela Merkel została kanclerzem, wynikało z różnych tam sytuacji politycznych, z różnego napięcia między wschodnią a zachodnią, wschodnimi a zachodnimi Niemcami. Dużo jest takich, w tym zdaniu, które on tam, które zostało zacytowane, jest dużo domysłów i można to interpretować bardzo negatywnie, a można to interpretować neutralnie. Nic tam nie zostało powiedziane obraźliwego. Lis oczywiście złapał się z tego wątku. Strasznie chciał udowodnić, że Kaczyński bardzo tutaj obraził Angelę Merkel i że jest bardzo antyniemiecki. Ale myślę, że Kaczyński dosyć dobrze się wybronił. Znaczy, może ja jestem idiotą, może mi brakuje wiedzy na ten temat, ale w tym konkretnym zdaniu nie było nic takiego, co by można określić jako w 100% negatywne. Interpretacja tego zdania może być w 100% negatywna. I nagle się okazuje, że cała historia powstaje, cała historia tej debaty zamyka się do tego jednego fragmentu, w którym tak naprawdę nie zostało powiedziane nic konkretnego, nic złego, ani nic dobrego. I media dzisiaj rano w radiu o tym trąbią. Ja sobie myślę tak, no ja pierniczę. W całej tej debacie tak naprawdę najciekawsze było to, że Lis strasznie atakował Kaczyńskiego. No naprawdę tam były takie no, rwanie włosów z głowy. No jakby Kaczyński... I to takie gówniarskie, naprawdę takie gówniarskie zagrywki były w tej debacie. Kaczyński coś tam mówił i zwrócił się do Lisa. Panie redaktorze, wymawiający redaktorze, niewyraźnie, nie z niechęci, po prostu tak to się czasami mówi, to człowiekowi się połknie jakaś głoska czy jakaś literka. Na to Lis mówi, ja nie jestem doktorem. No to Kaczyński, czy ja powiedziałem do pana, panie doktorze? Lis, tak, ja jestem marnym magistrem, coś w tym stylu. W ogóle taki, no pełno takich było takich zagrywek, jakichś słownych, takich idiotycznych. Lis patrzył na tego Kaczyńskiego, jakby był, miał go zaraz zjeść. Jakby był tygrysem i dostał owce na pożarcie. Debilne. Ja nagle przestałem się dziwić, czemu politycy PiSu, z którymi nie sympatyzuję, naprawdę, uwierzcie mi, nie sympatyzuję, nie chcą brać udziału w debatach, w mediach publicznych. To wyglądało to, co ja wczoraj widziałem, znaczy to, co widziałem dzisiaj rano, czyli wczorajszą debatę, no było kompletnie idiotyczne, niezrozumiałe dla mnie. A ja lubię debaty, bardzo lubię debaty. Jeżeli o mnie chodzi, to debaty są dla mnie najbardziej miarodajnym wskaźnikiem tego, czy polityka warto traktować poważnie, czy nie. No to jest tak, te wszystkie programy, partii, te wszystkie wygłaszanie poglądów, to wszystko jest PR. Nie dajcie się nabrać, że tam są jakieś konkretne poglądy albo cele, które można zrealizować. To są przypuszczenia, zamierzenia, mówienie tego, co ludzie chcą usłyszeć. No taka jest prawda, kurczę. Czy może ktoś czytać te programy, przegryzać się przez nie, ale nawet gdyby, to nawet Lis zrobił, gdyby zsumować te wszystkie wydatki, jakie są związane, które byłyby związane z realizacją danego programu, to by się okazało, żebyśmy byli niewypłacalni jako państwo w błyskawicznym czasie. Także to są brednie, bzdury. Nie bierzcie tego na serio. Naprawdę ktoś to traktuje serio? Nie. A może też, może ja jestem głupi? No co ja mogę wiedzieć? Ja mam 34 lata, zajmuję się rozrywką, zajmuję się grami. Coś mogę wiedzieć o polityce? Nic, wolę oglądać debaty. I to jest tak, jakby mój brak sympatii do Kaczyńskiego z różnych powodów wynika.
Na przykład z tego, że oglądałem debatę w poprzednich wyborach, kiedy Tusk właśnie w debacie uczestniczył z Kaczyńskim i Tusk był wtedy dużo, dużo lepiej przygotowany, szczerze mówiąc, Kaczyński odniósł dosyć samotną porażkę i okej, to jestem w stanie, zupełnie mi to wisi, szczerze mówiąc, ale ja to jest tak, w polityce czasami się, jak we wszystkim, czasami są sukcesy, czasami są porażki, ale Kaczyński po tej debacie zorganizował konferencję prasową, na której ogłosił się wielkim zwycięzcą tej debaty i to mnie tak trochę zirytowało, no bo kurde, jak powiedziałem, i porażki się odnosi, i sukcesy się odnosi, ale idiotyzmem jest nazywanie porażki sukcesem, bo każdy widzi i to tak się trochę kupy nie trzyma. No, tak myślę, że ta debata ostatnia była jakby bardzo bezpośrednio się przełożyła się na wyniki wyborów. Może się mylę, ale na przykład jak była debata Lecha Kaczyńskiego i Donalda Tuska w wyborach prezydenckich, poprzednich oczywiście, to tamtą debatę natomiast wygrał Lech Kaczyński w moim odbiorze i to też moim zdaniem przełożyło się na wyniki wyborów, ale okej. To takie moje swobodne przemyślenia. Także z tej całej historii, której wysłuchałem w sporze, tej wczorajszej debacie, którą wysłuchałem dzisiaj, nie wynikało nic negatywnego w stosunku do Niemców z tego, co mówił Kaczyński. Można to nadinterpretować i okej, ale nagle sobie uświadomiłem, kurde mol, te media trochę robią nas balona. I mówię to nie dlatego, że nagle włączyłem Radio Maryja i mi się oczy otworzyły. Nie, dlatego, że oglądałem debatę, z której potem w mediach są raporty. I te raporty zupełnie nie mają żadnego związku z faktami, które tam miały miejsce. Może ja tych faktów nie dostrzegam. Naprawdę. Ja zakładam swoją słabość intelektualną w tej materii. W ogóle zakładam swoją słabość intelektualną jako taką. I zakładam też brak wiedzy w tej materii. Decydując się na głosowanie w wyborach, bardzo mocno kieruję się debatami. Możecie to nazwać idiotyzmem, możecie to nazwać rozsądnym punktem widzenia. Tak czy inaczej, to co widziałem w debacie ma się nijak do raportów, jakie składają dzisiaj media. Dziwne to wszystko. Dziwne to wszystko. I jakieś takie nielogiczne. No nic, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Nawet nie będę was przepraszał za to, że dzisiaj taka jakaś nerwowata tuba. No miałem taką ochotę. Tak to ze mnie wypłynęło w ten sposób. Ale powiedziałem, że już was pozdrawiam serdecznie. Jeżeli nie, to pozdrawiam was serdecznie mimo wszystko. Miejcie otwarte oczy, obserwujcie świat własnymi oczami, nie cudzymi. Pa, pa, trzymajcie się. Hej.